stało? No, drobnostka. Znalazłem mój portfel. Podobno był u pana pod poduszką, panie Władysławie. U mnie? Nieprawda, u mnie. To pana łóżko. Moje, ale... Tak, teraz zaczynam pojmować niektóre rzeczy. Nic pan nie pojmuje. Z tym łóżkiem to bójda. Po prostu to ja buchnąłem panu ten portfel. Franek, jak mógłeś? Tak, bardzo przykra historia. A to skąd się tu wzięło? Nie wiem. Ale ja będę wiedział. Franek, bój się Boga, jak mogłeś, po coś to zrobił? Ja wcale tego nie zrobiłem. Jak to? No więc po coś się przyzna? Bo wolałem, żeby było na mnie. Nie rozumiem. A, więc tyś myślał, że to ja. Dziwno mi było. Portfel znalazłem u ciebie pod poduszką. Franek. Szukałem wszędzie. Nie ma. Jaka to była? No taka bursztynowa, ze złotym okuciem. To pan szuka cygarniczki? Tak. Znalazłem ją. Tak. Tak. Mam ją u siebie, w pokoju. Może pan pozwoli ze mną? Proszę? Nie, pan pozwoli. Pan jest gościem. Czy to jest pańska cygarniczka? Tak. Dziękuję. Chwileczka. Turolski, panie portierze, zastanę u siebie w pokoju jakiegoś nieproszonego gościa. Wychodzę teraz. Zamykam drzwi na klucz, żeby się ptaszek nie ulotnił. Klucz będzie w drzwiach. Dziękuję. No i co, panie dziedzicu? Wszystko w porządku. Jesteście porządne chłopaki. Chociaż ten twój Władek... Co Władek? Nabrał mnie ten twój Władek. Chodź, to ci opowiem. Trzymaj, łapaj! A, to ten! Panowie, jak można, Gular, to dobrze, na policji się pan wytłumaczy! Na policji! Że tak wpadam. Musiałem. Pani nawet nie wie. Wiem wszystko. Wiedziałam od pierwszej chwili. Moje małe książątko. Czekałam na to. Pani mnie źle rozumie. Rozumiem. Jako dżentelmen ma skrupuły wobec Rolskiego. Niepotrzebne skrupuły. To tylko dlatego, że nie możesz dłużej walczyć z uczuciem. To nic, Kruszyno. Miłość cię rozgrzesza. Proszę pani. Nie mów nic. Usta milczą, dusza śpiewa. Pozwól mi patrzeć w twe cudne oczy. Proszę mnie puścić, to jest jakieś nieporozumienie. Za późno, Kruszyno, sam się zdradziłeś. Kochasz mnie. No, proszę pani. No, mnie jest bardzo przykro, ale ja jestem zaręczony. Zaręczony? Tak, właśnie. Co? Bezczelność. Pan sobie zakpił ze mnie. Ale to panu nie ujdzie na sucho. Nie można tak bezkarnie obrażać kobiety. Mogę? Co się stało, proszę pani? Co się stało? Napad mnie w moim pokoju! Napad to
Nie porozumiałam. Jadło i narzeczonej poniekąd. Gulardowicz jestem. Puśćcie go, bo znowu się okaże, że to nie ten i będziemy go musieli przepraszać. Naturalnie, że to nie ten. Pan Władysław, ukrył się w tamtym pokoju. Jeszcze jeden! Brać go! Radek? Co tu się stało, proszę pani? Napastował mnie w moim pokoju. Mówił, że mnie kocha, że żyć bez mnie nie może. Wariatka, słowo daję, wariatka. To nie pan Władysław, to dziewczyna. Co? Tak jest, panie dyrektorze. Jestem kobietą. Później panu wszystko wytłumaczę. Przepraszam. Proszę, proszę. Jazda. O, przepraszam. No i proszę pani, proszę, proszę pani, proszę pani. Rosyno. Ja? Ale ja tu wrócę i będę wracał dopóki nie rozmówię się z moją poniekąd narzeczoną. Ale przedtem rozmówi się pan ze mną, a to się może skończyć, że tak powiem, ciężkim uszkodzeniem ciała. Wysłałaś, kto ci winien? A to nie o to chodzi, tylko co sobie teraz Rolski pomyśli. I myślę, że Rolski myśli, że ty myślisz, że on nie wie. Że przecież co wie? Że się w nim kochasz. Franek, a tyś mu chyba tego nie powiedział. Pewnie, że nie. On mnie też tego nie powiedział, że się w tobie kocha. Ale ja wiem, obojgu wam to z oczu patrzy. Tylko, że dawniej nie mogliście sobie tego wyjawić. Ale teraz... Nigdy! Sądzę, że Franek nigdy sobie tego nie powiemy. Jeszcze na dwoje babka wróciła. Pana przepraszam, panie dyrektorze, za tę głupią historię. Ale przeciwnie, bardzo ciekawa i bardzo zabawna historia. Wie pani...